represji, które wywołał stan wojenny i 40-lecia wydarzeń tragicznych na polskim wybrzeżu. Do hymnu. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam parlamentarzystów, gości z Gdańska, Janusza Śniaka, przewodniczącego Gdańskiej Komisji Gdoś. Witam przybyły dzisiaj władze miasta Słupska, pana prezydenta Kaczmarczyka. Witam serdecznie przedstawicieli Rady Miejskiej razem z przewodniczącym. Stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólne mieszkanie dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił twoją przyjaźń, przed nami świat grzech wzajemnej nienawiści i rodzi zazdrość i śmierć. Swój niepojęty miłosierdziu leży na naszych braci, którzy stali ofiarami ucisku, przemocy i złości. Oddali swe doczesne życie obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Oddaj się nagrodą nieśmiertelności chwał. Błogosław nam, którzy dzisiaj wspominamy ich imiona i ziemi na tej polskiej słupskiej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci i siostry, jak Twój Syn nas miłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas miłował i który z Tobą żyje. Szczęść Boże. Księży kapelanie. Wszyscy znakomici goście według godności i wy, drodzy przyjaciele, wszyscy, tu jesteśmy, gromadzimy się dzisiaj pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna, wyszytym na naszych standardach. Odwołuję do tego, bo 13 to nie jest żadne święto. To tragiczna data, końca zdrady narodowej, kiedy polmoskiewski reżim totalitarny, sprzeczny nawet z ówczesną karolowską konstytucją czynił rozpaczliwy wysiłek, żeby stłumić. Że Solidarność nie może zaniedbać troski o historię, o tą polską drogę do wolności. Tak wydawałoby się świeżą, a już tak odległą. Nie może zaniedbać po to, żeby dzisiaj młodzież, dopiero znając cenę, jaką za tą wolność, którą się dzisiaj cieszy, trzeba było zapłacić, mogła ją docenić i jej bronić. Dzieje się tak dzisiaj w Polsce, że nawiązując do tych najświętszych dla nas wartości, do tego hasła Bóg, honor, ojczyzna, do patriotyzmu, do walki o suwerenność. Słowa poselskie. Taką przysięgę składa każdy poseł. Co się dzieje dzisiaj? Że kiedy mówimy o tej suwerenności, kiedy domagamy się rozważenia tego, dyskusji, niezależnie od tego, jakie rozstrzygnięcia podejmiemy, bo suwerenem jest naród. To naród może rozstrzygać i decydować o tym, co się dzieje z naszym krajem, co się dzieje z Polską. Kiedy domagamy się tego, no zderzamy się z zarzutami, z oskarżeniami, jaką przez pokolenia polski naród ponosił w tej walce o suwerenność, staje się istotny i ważny. I dla mnie, dlatego data 13 grudnia nabrała zupełnie nowego wymiaru, nowego znaczenia. 13 grudzień to był zamach na aspiracje niepodległościowe i obronę suwerenności naszego kraju. Dlatego przy okazji tej daty, przywoływanie tego, odwoływanie się jest jak najbardziej właściwe i dlatego na tym oparłem to swoje wystąpienie. Wojnę swojemu narodowi. I były to czasy trudne. Czasy, w których każdy sobie zadawał pytanie, czy za naszego życia będzie jakaś zmiana. I wtedy w kościołach w czasie mszy za ojczyznę recytowaliśmy wiersze największych polskich poetów,
którzy natychmiast po wprowadzeniu stanu wojennego oddawali w swojej poezji duszę narodu. Ernest Bryl. Więc Bóg się narodowi objawił milczeniem. A co to znaczy? Choć kto rozgryźć zechce, to łamie zęby na twardym kamieniu, bo kamień w chleb mu się zamienić nie chce. Kto wie, może na zawsze będzie nam pisana nocką wesoła ze strachem zabawa. Dzionek spolerowany pięknie, wedle prawa, jako wieko trumny dobrze spasowanej. I był to czas prawdy, czas Cyrenejczyków, ludzi, którzy czasami podejmowali gesty, pomoc, którzy przestawali być bezimienni. Nie groziła nam interwencja radziecka. 4 grudnia towarzysze polscy dowiedzieli się, że towarzysze radzieccy nie pomogą im w ich rozprawie z Solidarnością. I to jest wiersz Szymy, który odczytam, bo mogę po prostu pomylić treść. Mniejsze zło. Wiersz Tadeusza Szymy, też wielkiego poety i jednocześnie warta Solidarności. Mogliby przecież zabić 100-krotnie więcej. Pojemność więzień zwiększyć parę razy. Ciesz się, narodzie, i skowycz w podzięce, że oszczędzono ci sroższe urazy. Czyż uczyniono coś ponad konieczność? Nad nieuchronność zdrady, kłamstwa, kaźni? Wątpisz? Lat 7 za myśl niedorzeczną. O niewdzięczniku. Brak ci wyobraźni. Wyrwą wraz z kneblem. Bluchem kamery spójrz miedzianym czołem i stań na baczność w hańbie niepodległej. Dziękuję. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, bo pewnie ta strona widziała, że w momencie, kiedy Janusz Śniadek zaczynał przemowę, akurat tędy przejeżdżały czołgi. Zupełnie tak, jak gdyby był to jakiś element z zerwaniem przesłony czasu, żeby jeszcze bardziej pokazać nam atmosferę tamtych dni. Dziękuję. Zawsze scenariusz ulega pewnym modyfikacjom. Witam kibiców, młodzież. Dzisiaj usłyszeliśmy. Ja chciałam tylko podzielić się jedną refleksją, bo 30 lat minęło i wydaje się, że to jest bardzo duży okres czasu, szczególnie dla tych, którzy nie pamiętają. Nie pamiętają 13 grudnia 1981 roku, albo kojarzy im się to jedynie z faktem, że nie było toleranka. Tak to dzisiaj też usłyszałam w telewizji. Ale te 30 lat nie wystarczyło niestety na rozliczenie zbrodni na narodzie Polski, na wszystkich tych osobach, które poniosły śmierć, które straciły wszystko. Janusz Śniadek, poseł na Sejm, przewodniczący Rady Miejskiej i członek Rady Miejskiej Pani Bogusława. Pan senator Glejna, prezydent miasta Słupska. Pomorska, przepraszam. Emeryci Solidarności. Liga Polskich Rodzin. Ważowski, przedstawiciel PiS-u, bytów.
radni, znam, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Słupsku. Siódma brygada ze Słupska Wojska Polskiego. Szkoła Policji w Słupsku. Gdzie będzie nam towarzyszył chór nauczycielski pod dyrekcją pani Otwinowskiej. I jeszcze, proszę Państwa, mam tu dla Państwa takie zaproszenie. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Klub Pamięci Narodu Polskiego oraz Liga Polskich Rodzin Oddział Słupsk zapraszają na spotkanie w dniu 14 grudnia, środa, o godzinie 18:00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Słupsku na ulicy Paderewskiego 9.